Próba prędkości może być ciekawa, bo Mink potrafi szybko jechać. Zajeżdżamy mu drogę, nie dajemy się wyprzedzić. Następny radar jest zaraz za rogiem, a ja tutaj się obijam. Tak, klasyka. Musi się obijać. Tutaj się wspomożemy wspomaniaczem. Hopa wielka. No Mink ma małą stratę, 30 na godzinę. Ale póki jestem pierwszy, to nic mu to nie daje. Ta mała strata. Za szeroko. Tu mogę stracić. Nie, wciąż traci. On się rozbił. Mink się rozbił, już mu nic nie pomoże. Ile tam jeszcze jest tych radarów? Przepraszam. Dwa. O, Mink już jest. Czy mi się zdaje, czy on ma stratę 100 km? Nie, jeszcze nie. 60. 66 traci. Ale to już dużo jest. Teraz byle tu nie stracić, bo jak zaczniemy kosić drzewka, lampy, znaki, wszystko dookoła, to będziemy tracić. No i cóż powiedzieć, Mink, przegrałeś. Teraz tylko wylosować to Lamborghini. Jak wylosujemy, to zmieniamy auto. Jak nie, to jeździmy Caymanem do trzeciej pozycji. Tak! Mam samochód. Czyli zmieniamy auto. I wchodzimy... Jeszcze nie, znaczy będziemy walczyć o miejsce w pierwszej piątce. Koleś przypomina z tej perspektywy Bruce'a Willisa. Webster. Tutaj już mniej. Jeździ Corvette'ą. Wracamy do kryjówki i porównujemy auto. Proszę bardzo. Gallardo kontra Cayman. Gallardo ma napęd na cztery koła, więc w zakrętach będzie sobie radzić lepiej niż
nieco lepiej niż Kaiman. Tego ciśniemy do sklepu, bo tam jeszcze mu kilku części brakuje. Nitro chyba mu brakuje. Bo właśnie nitro odblokowujemy teraz po minigu ostatnie. Tak więc, hopa. Sprawdźmy, czego jeszcze... O, proszę bardzo, silnik, który odblokowujemy dopiero po trzecim kierowcy, po Ronim. Skrzynię, którą blokujemy po obsterze. Zawieszenie ma zainstalowane. Nitro ma tylko pierwsze, czyli jeszcze lepiej sobie. O, hamulce ma zainstalowane. I turbo ma zainstalowane. Ma zainstalowane wszystko. Teraz, w tym momencie, mam zainstalowane wszystko, co da się zainstalować w aucie. Ten body kit nie jest taki zły, można go zainstalować. Spoiler też nie przeszkadza. Co ma za koła? Koła też pasują. Nie ruszamy reszty w aucie. Może tylko z wyglądu coś zmienimy. Kurczę, jeszcze mam metaliczny kolor. Dobrze. Może być metalik. Naklejka fabryczna, bo ładnie się prezentuje. Koła świecące. Szyby co ma? Prowo-pomarańczowy. Prowo-złoty. A wezmę prowo-złoty. I koniec, proszę Państwa. Sprzedajemy Mustanga. Do tej pory Cayman będzie szarżował. Proszę bardzo. Gallardo i Cayman. Jaka różnica. Jeśli nie mamy, nie wylosujemy Gallardo, to mamy do wyboru dwie rzeczy. Albo cisnąć dalej Caymanem, aż do Roniego. Albo kupić sobie Porsche 911 Carrera S. Ile w ogóle mam kasy? 467 625. Ponad pół gry już przeszliśmy. Tak więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem, kiedy to będziemy walczyć o miejsce w pierwszej piątce na naszej liście. Na razie, pa!